Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj ponownie ściernisko, tylko że inna troszeczkę działeczka. Muszę te działki skończyć do wiosny, więc atakuję te akurat. Zobaczymy, co dzisiaj to poletko mi da. Pierwszy sygnał, jaki trafiłem dzisiaj, i to jest jakieś kółeczko. Możliwe, że od jakiejś szafeczki czy czegoś. Materiał chyba mosiąc. I mam pierwszą łuseczkę dzisiaj. A teraz jeszcze taki oto pierścień. Możliwe, że od jakiegoś zapalnika. A może i nie. I mam kolejną łuseczkę. Jest jakiś odłamek, możliwe, że z jakiegoś szrapnela. A dzisiaj mam kolejny gości na wykopkach. Będziemy sobie kopać na trzy wykrywki dzisiaj. A teraz trafiłem nieśmiertelnik, tak mi się wydaje, że to będzie nieśmiertelnik austro-węgierski. Już kiedyś taki trafiłem, dlatego wiem, co to jest. Niestety żadnego papierka w środku nie ma. A teraz wyszedł taki złomik, czyli jakaś konina. Możliwe, że coś od jakiegoś wozu. Tak mi się wydaje. A teraz znalazłem coś takiego. Tak mi się wydaje, że to był jakiś scyzoryk. Bo tutaj chyba jest złamane ostrze. Tutaj jeszcze kawałeczek drewienka został. Tutaj jakieś bolczyki na to drewno do trzymania chyba były. Tak, tak, to był stary scyzoryk. Znalazłem teraz jakąś monetę. Jest dosyć malutka. Ciekawe, co to mogło być. Ojoj. Wielkość tej monety. Może jedna, druga kopiejki. Albo jeden grosz polski przedwojenny. No ale teraz wam nie powiem, co to jest. Trafiłem jakiś guziczek. Jak widzę dobrze, uszko jest. To chyba będzie carski. O kurczę. Z szósteczką. Patrzcie, szóstkę widać i dwie armaty. O, super guzior. Takie to lubię najbardziej. No może jako drugie, bo w sumie polskie guziki lubię najbardziej. Ale te są też fajne. Przez półtora długości nie było nic fajnego, tylko same jakieś śmieci, zrywki, kapsle. Ale machamy, tuptamy. Na pewno coś jeszcze wychodzimy. Dopiero godzina 9 jest.
a będę tutaj do 17, więc na pewno coś się trafi fajnego. Nie ma tak, że nic nie będzie. Coś będzie na pewno. Tak czuję. Na tym polu nigdy nie byłem, więc pewnie coś wyjdzie. Zobaczymy. A teraz wyszło coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. A teraz wyszło coś znajomego, czyli kawałek pierścienia wygnącego od szrapnelka. Teraz znalazłem coś ciekawego. Jakby jakieś oznaczenie. I chyba maluśkiego orzełka na tym widać. Ale bez korony. Kurczę, co to może być za oznaczenie? I trafiłem kolejną łuseczkę. Dalej wychodzą łuseczki, kawałki jakichś szrapneli, takie stalowe, rozwalone kawałki pierścieni. Znajomi też coś podobnego tam kopią, więc coś tu musiało strzelać kiedyś. I leżała sobie pod słomą taka oto kuleczka ze szrapnelka. I dalej tylko wychodzą same łuseczki. Dalej wychodzi sama militarka, tym razem taki malutki kawałek pierścienia wiodącego. Troszeczkę wiaterek wieje, ale jest bardzo przyjemnie. Jaki złom się kopie. Trafiłem jakiegoś guziczka. Zaczniemy od łóżka, zobaczymy, czy jest. Jest łóżko, to już dobrze. Dobra. Jest jakiś orzełek na tym guziczku i ma nawet koronę. O, polski guzik, prawdopodobnie z drugiej RP. Proszę bardzo. I dalej wychodzą łuseczki tylko. Słońce świeci i pada deszcz. Miały być dzisiaj jakieś burze, ale raz zagrzmiało, chmura przeszła. Teraz jakieś takie małe chmurki. W sumie nawet słoneczka nie zasłaniają, a deszcz trochę pada, ale... O, takie fajne orzeźwienie będzie. I jest mała ewakuacja z pola, bo leje, a ja przy sobie nie mam płaszcza przeciwdeszczowego. A nie chciałbym w burze chodzić z wykrywką i coś ściągnąć na siebie. Więc idę się do auta schować. To co jedzie, bo widzę dalej, jest już jasno, tylko ze 100 metrów muszę pójść do auta. Pole nieskończone, jeszcze 1/3 pola została tutaj na dole, bo tamtą górę zrobiliśmy ze znajomymi. Oni już się zerwali przed deszczem do domu, ja zostałem, więc zostaję tutaj w miejscowości, ale jadę na herbatę ze znajomych. Przestanie deszcz padać, to wrócę, bo to te opady mają być jakieś przejściowe tylko. Już jestem po herbacie i wróciłem na pole. Tymczasem znalazłem coś takiego. Pierwszy konkretniejszy fancik. Nie wiem, co to było. A teraz wyszła taka oto monetka. Niestety nie jest czytelna. Bardzo leciutka. Stawiam na jakieś aluminium. I proszę bardzo, mam kolejną monetę. To będą 2 helery. Rocznik 1903. Możliwe, że 1903. Stan monetki bardzo ładna. Leżała sobie tutaj w cieniu na skraju pola. Proszę bardzo. Tak, 903 rok. Lubię takie monetki. 2 metry obok jest kolejna monetka. Również 2 hellery. Stan podobny. Rocznik 1904. O, 2 roczniki wpadły. Patrz, jakie monetki. Ktoś tu chyba sobie siedział i zgubił te drobniacze. A teraz przy samej drodze, jak widzicie, znalazłem chyba plombę. Tak mi się wydaje. A może się mylę. Ale wygląda mi to na plombę, ale szczegółów brak. A może to było coś innego? No nie wiem. Pole udało się skończyć, a więc powolutku zawijam do domu. Jestem już w domu, a to są śmieci i złom z tego wypadu.
tutaj widzi się nawet na takim odłamku kawałek pierścienia wiodącego. Czyli to była łuska ze szrapnela jakiegoś. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. A więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, troszeczkę tych fantów udało mi się wykopać tego dnia. Troszeczkę łuseczek karabinowych, kuleczki ze szrapnela, kawałki pierścieni wiodących, jakieś kółeczko mosiężne, nie wiem, od jakiejś szafeczki czy czegoś. Stary jakiś scyzoryk. Co tam dalej mamy? To. Nadal nie wiem, co to może być. Nie jest to kieliszek. Nie mam pojęcia. Nieśmiertelnik austro-węgierski. Nawet się otwiera. Proszę bardzo. Co tam dalej mamy? Halerki w nawet ładnych stanach. Monetka jakaś cieniutka, aluminiowa, nieczytelna. Jeden grosz współczesny. Jakaś plomba. Kawałek jakiegoś pierścienia. Nie wiem, czy to od zapalnika, czy od czegoś, ale nie jestem pewny, co to może być. I na finał trzy najlepsze fanty tego dnia. Na początek ten guziczek z taką niewyraźną szósteczką i tutaj widać dwie armaty. Co to był za guzik? Guzik prawdopodobnie należał do oficera 6 Brygady Artylerii Polowej lub 6 Roty Artylerii Konnej, oczywiście Rosja Carska. Opis tego guzika wstawię w komentarzu pod filmem. Następny guzik to jest polski guzik wojskowy, wersja żołnierska. Wzór guzika 1928. Guzik posiada łóżko, ten jak i ten wcześniejszy również. I na sam koniec fan dnia, czyli ta odznaka. Myślałem, że to jest jakiś orzełek z PRL-u, bo kurczę, nie miał korony, co nie? Ale po delikatnym umyciu tutaj pojawiła się S-ka i już to dało mi do myślenia. Poszukałem na necie i znalazłem. To jest odznaka strzelecka, ale z lat 30. Czyli fancik z drugiej RP. No, bardzo mnie zaskoczył. Nie wiedziałem, że taka odznaka istnieje. Ale po to właśnie chodzę z wykrywaczem, żeby dowiadywać się nowych rzeczy, bo żadnych tam historii nie skończyłem, czy archeologii, tylko tak chodzę dla przyjemności. A przy okazji poznaję się historię. Jakiś nowy fant odnajdę, którego nie znam, to sobie poszukam gdzieś albo pytam znajomych i już nowa wiedza tutaj napływa do mnie, jak i do Was, którzy oglądacie mój ten skromny kanał. Opis tej odznaki wstawię oczywiście pod filmem. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!